Hello. And welcome back. So wait, who are those people in the photograph? Maybe time is fucked up here. Like, that really is us in that photo. But they're around the same age as us, as far as I can tell. Kurde, nie wiem, gdzie tu iść najpierw. Zobaczymy te pomieszczenia. O! Sędzia Wyman. Odpowiedzialny za skazanie kilku czarownic. Czekajcie, to jest dosyć ważna informacja, bo tu jest napisane, że on później żałował, że swoje zarzuty, że tak bardzo, znaczy się, że tak bardzo opierał się na tych zeznaniach dziecka. Czyli skoro on żałuje, to nam sugeruje, że jednak doszedł do wniosku, że to nie to dziecko, tak? Znaczy, że to, co dziecko mówiło, było nieprawdą. Tak do końca, no kurczę. To jest istotna informacja, no to... Znaczy, że to nie ta dziewczynka. Jednak wskazuje to na tego księdza, tak? Tu jest jeszcze coś. Też dotyczące wydarzeń w Little Hope. O, i mamy info, też napisane przez sędziego Wymana, że nauki Carvera zupełnie odbiegały, tak, od normy. I że właśnie zszedł on na złą drogę, czyli jednak się domyślił, tak. Ale bomby informacyjne nam tutaj rzucają na start odcinka. Mamy w takim razie potwierdzenie. To znaczy, że co? Że to, co... Że tam Abraham mu powiedział, zasiał mu tak jakby takie ziarenko wątpliwości, tak? Znaczy, że to odniosło skutek w takim razie. No dobra, super. Ważne informacje. Zobaczymy jeszcze, co jest tutaj. No właśnie. Też dodatkowa informacja o zamknięciu tej fabryki. 600 osób straciło pracę. Decyzję ogłosił Hazel Carver. No proszę. Który był głową rodziny, która zapewniała zatrudnienie większości ludziom, tak, tutaj w tym mieście.
No dobra, potem tam takie typowe informacje, że żałują tego, co muszą zrobić, bla bla bla, że ludzie tracą pracę, że są jak, dla nich jak rodzina. Coś jeszcze tutaj będzie? No nie, nie widzę żadnej interakcji, to idziemy dalej. Nie do góry. Daniel, schodź. Tu nam coś, szafka miga. O! Chłopak... Jak ona miała? Tilly? Tania. She leave him for some other guy. Patrzcie, to Vince. No miałem takie też malutkie podejrzenia. Ale jazda, czyli to jest nasz Vincent. Ten chłopak, który też był na pogrzebie w prologu. Który był w aucie, tak jak Tania przyszła do domu. Ale masakra. Tyle rzeczy się tutaj już wyjaśniło na samym starcie. No w tych szafkach nic chyba. Okay. So what's your theory, smart guy? We're dead? That's what I said to Oh. You hear that? Right below us. We need to find a way out of here. Now. Okej, tu mamy opis znowu tego pożaru. Że przyczyną była według nich dziecięca zabawka, która wzniosła ten pożar. Nie no, słuchajcie, tu jest jeszcze kolejna bomba. Bo mamy tutaj napisane, że jedynym ocalałym z pożaru był Anthony Clark. Czyli on przeżył jednak. Widzieliśmy, ale nas w jajo zrobili. Widzieliśmy, jak on tam wbiega w te płomienie. A jednak przeżył. Też o tych dwóch oficerach, co niby tam przyjechali na pomoc, ale to wiemy, że nikogo nie uratowali. Zresztą no nie mieli szans, bo widzieliśmy, jak umierają wszyscy. A podejrzewali Antonego. Oto, no tak, pamiętacie, tam ten sąsiad, co przybiegł, widział przecież w jego ręku zapałki, tak? On je cały czas trzymał, więc jego podejrzewali o ten pożar, że on to wzniecił. Ale jazda. Tyle kluczowych informacji. Tyle rzeczy się już wyjaśniło. That's heavy. Andrew, get your ass over here and help me out. What's up? You take that side, I'll take this side. Push together, right? Good. Now, push! Whoa! Oh, shit! Ah! Serio? No nie. Hey, are you okay down there? Fuck. Wciągajcie go. Ja pięczę, ale mi serduchowali. Do góry.
Go, go, go. Wiej, wiej, ja pierniczę. Daniel, you still down there? Daniel? Let's go before anything else happens. No bo mi się wydaje, że nie wciągnęliby go, nie miałby siły. Dlatego wziąłem to, żeby uciekali tą opcję. Co się nam ten wybór dali, tak? O Jezus Maria, przy tych quick time eventach to naprawdę można się skupczyć w majty. Daniel, you out here? Shit. You see Daniel out here? No. He's not here yet. Okay, let's keep going. Daniel will be okay. He'll catch us up. Oby. No już jedną osobę straciliśmy, dobra. Angelą teraz, okej. Daniel! You okay? Daniel? Please answer me! Kurde, no jeszcze mi się łapa trzęsie, nie? Ale no dobra, wiemy przynajmniej już z tego odcinka na razie, że możemy cisnąć w takim razie tego księdza, jak będą jakieś opcje, żeby go oskarżyć. Daniel? Where are you, buddy? No i ta bomba z Vincentem. Hey! You guys! I'm up here! Boy, am I happy to see you. At least I'm not the only one damp and disheveled. Oh, come on. Ale przynajmniej już go szybko znaleźli. Have you spotted that kid, Mary? Not seen her. Co tu mamy? Jeszcze coś z tyłu chyba jest, o. Kurde, jeszcze raz. Nice. We'll try to forget I just saw this. O, proszę, jeszcze info o Antonym. Zwolnili go jednak. Z braku konkretniejszych dowodów wypuścili go. No i dobrze, bo przecież wiemy, że to nie jego wina.
No, jak wychodził, to krzyczeli, żeby spłonął w piekle, tak? Większość mieszkańców raczej go podejrzewała po prostu przez te zapałki. Czyli miał przerąbane życie później, także nie wiemy, co się z nim stało. No, na pewno trauma na całe życie. Psycha zrąbana. Gdzie on jest teraz? No bo przecież on wygląda tak jak Andrew, tak? I to jest ta zagadka teraz do rozwikłania. Ale to też nie może być Andrew, no bo przecież to są inne czasy, tak? To powinien być starszy teraz. Ale jazda, no zobaczcie, jak opłaca się eksplorować, tak? W tym tytule. Ile nam tutaj podpowiedzi teraz rzucili. O, dziewczynka jest. You see that? Stay on your toes. Anything could happen. No one in Little Hope is safe while you still draw breath, Joseph. You must die today. Not even your wife Amy was spared your lust to serve Satan. Damn me if you must. Your outfit! Speaking of my late wife! There is still fight in you. I must drive the devil out for the safety of everyone here. Oh, no one is safe! Joseph, do you renounce the devil and all his teachings? No sin. I'm no disciple of the devil. Our town is infected with madness. Prohibit Satan's servant. We have to stop this. Nie, no Mary, to my wiemy, że to nie ona. Kurde, ten namieszał jej we łbie, no. Dziekami łatwo manipulować. Pomóżmy mu, spróbujmy. Zapewne nic z tego, ale... Come on! Help me! Look! There can be no more doubting. This is witchcraft. More stones! The devil must be crushed from within him. Do not flinch. The fate of Little Oak rests in your hands. Kurde, jaka śmierć. We're screwed. There is no way out from this nightmare. We don't have a lot of time. Time for what? I can't get away from this thing. You saw what happened to Taylor. I'm not going the same way. Are you crazy? Nie znowu. We gotta move. John, please hurry! O nie, o nie, o nie, o nie.
Go, go, go. Pomóż jej, John. Ładnie. Nie no, pomóż jej. Ja pierdzie. Dobra, zróbmy z Johna bohatera. Where in God's name are we now? Place looks like it burned down. Something here isn't right. What's new? Nothing here feels right. No to chyba wiemy, co to za dom, co? Ja pierniczę, ten epizod mnie wykończy. Te quick time eventy to jest... Sadysta to wymyśla, tylko tyle powiem. Jeszcze ta muzyka teraz. Ja tam przez chwilę pomyślałem, wiecie, że przez tego drinka, że John nie da rady. A to kto? What? Aha, no dobra, słuchajcie, to jest taki myk, który był zastosowany też w Man of Medan, w poprzedniej grze. Tam było zdjęcie, które pokazywało nam Andrew z Little Hobo właśnie. Czyli taki przedsmak tego, co zobaczymy w kolejnej grze. No i co, wygląda na to jakaś babka, gdzieś się wspina, albo gdzieś chyba w jakiejś jaskini jest. To jest ciekawe, czyli pewnie też zobaczymy później zwiastun na napisach albo po... Tak by wychodziło. No niespecjalnie jestem fanem, żeby to umieszczać tutaj w głównej fabule, bo to troszeczkę tak jakby wybija z klimatu. No ale okej, no. Znowu ta opona. No bo tak, bo to jest ten dom. Też wtedy pamiętacie, patrzyliśmy przez to okno, tak, w prologu.
Bosko. You're gonna wanna see this. Angela and I were married. This makes less and less sense. No, to mamy potwierdzenie, też oczywiście my wiemy, ale mamy takie potwierdzenie, czyli to dom. Zaraz, to mogę tą szafkę jeszcze? Nie, to jest tylko to zdjęcie. Dobra, wiecie co? Słuchajcie, zrobimy sobie ten epizod troszeczkę krótszy znowu. Mam dzisiaj troszeczkę mniej czasu, ale już niedługo wracamy, tak? Jutro.